Cześć. Cześć, piękny tydzień był, aż się jakoś tak rozwodnił się, bo u mnie leci mokre za oknami. A O, było słońce od a u poniedziałku. mnie jeszcze nie pada, patrz. A Bo to znowu jest tak, że pół Polski ma fajnie, a drugie pół Polski ma inaczej fajnie. No dobra, ale dzieli nas raptem z 50 kilometrów, więc... Ale tak patrzę przez to okno i... Ale ja jestem w innym województwie w ogóle. A no tak, no tak, no to nie, no to rzeczywiście, to już mazowieckie. Tutaj wiesz, tutaj są inne panują w ogóle te, no, no tak, zorze za oknami, deszcz. Tak, jesteś bardziej na północ i bardziej na wschód, to fakt. Mróz trzaskający jak upał i na odwrót, taki mamy klimat. Nie, no jasne, no wiesz, no w końcu te 50 kilometrów to robi różnicę. Kiedyś pewien tytan intelektu orzekł, że z Radomia dobrze jest latać do Afryki, bo bardziej na południe, więc... Tak sobie myślę, że ta pani, co powiedziała, to nikt już nie będzie pamiętał jej nazwiska. Taki mamy klimat, to wszyscy zapamiętają. Pan chyba to była, może pani. Dobra, nieważne. Nie, to pani była. To pani, ewidentnie pani. Dobra, mi się wydaje, dobra, okej. Kobiety są mądrością narodu. Nie spieram się, wydawało mi się, że to pan powiedział, ale nieważne. Ważne jest to, słuchajcie, że już prawie marzec i no, to co... Mówiliśmy się zaczyna, czyli zaczynają się faktycznie wysypywać powoli premiery telefonów. I w Chinach, i w Europie troszeczkę, i w Polsce nawet. Piekło zamarzło, bo Meizu nawet zapowiada nowego. Meizu 18 zapowiada na swoją 18, ale o nim powiemy jak będzie. Vivo S9 niedługo ma być. No też prawda. Będzie się działo i Redmi jakieś tam nowe po drodze. A z takich może spróbujemy trochę chronologicznie po tygodniu pojechać. Pokazały się w Indiach nowe trojaczki LG. To są trzy modele, W41, W41 Plus i W41 Pro, chociaż tak naprawdę to jest jeden kij, to jest jeden model, tylko w trzech wersjach pamięci. Ja tam nie wyłapałem, żeby one się czymkolwiek poza pamięcią, no i oczywiście cenami różniły. No i faktycznie większość cech jest wspólnych, bo wszystkie mają procesor Helio G35, wszystkie trzy mają baterie o pojemności 5000 mAh, wszystkie mają ekrany 6,55 cala HD+, z dziurką na aparat do selfie, który jest 8-megowy, a z tyłu 48, 8 i 2x2 aparaciki. Więc taki, można powiedzieć, smartfonowy szablon, kolorystyka w miarę ciekawa, taka turkusowo-granatowa, taką płynnie przechodzi takim gradientem od boku pobudowy. No i czytnik linii papilarnych klasyczny i pamięci i ceny. Oczywiście to są telefony LTE, gdyby ktoś nie wyłapał i oczywiście wszystkie mają jeszcze miejsce na karty microSD. No i przejdźmy już do tych pamięci i cen. Bazowy, czyli W41. Ma pamięć 4 plus 64 i kosztuje po przeliczeniu na nasze z rupii 689 zł. Model z plusem W41 Plus ma nadal 4 giga RAM-u, ale już 128 giga pamięci wewnętrznej i kosztuje po przeliczeniu 740 zł. No i topowy model, czyli W41 Pro, już ma taką konkretniejszą pamięć, bo 6 plus 128, a kosztuje 790 zł. I nie wiem, chciałbyś coś dodać może, Jacku, do tych telefonów? Nie, szukam w tej chwili, jestem, bo wiecie, smartfony egzotyczne, co prawda bez tercetu egzotycznego, bez tancerzy tańczących u nas w tle, ale takie jakieś lekko nudnawe, to znaczy... indyjski oddział LG zrobił coś przedziwnego, mianowicie wzorem Chińczyków rozmnożył jeden telefon. Model, no zrobił trzy modele z jednego, no dokładnie. Szukałem przed momentem, czy może jest jakaś informacja o szybkim ładowaniu albo coś. Nie ma. Na stronach indyjskich LG po prostu nie ma żadnej kompletnie informacji o tym, czy ładowanie, bo bateria jest całkiem fajna. No bateria, no podejrzewam, że przynajmniej 10 albo 15 watów tam jest. A mnie to trochę zastanawiają te ceny, bo te telefony nie są jakieś, kurczę, oszałamiające, a te ceny po przeliczeniu nawet z rupii, to już są takie sobie, bym powiedział. Jakbyśmy do nich dorzucili nasz VAT i tak dalej, to te telefony tak... Może mało atrakcyjne by były cenowo względem tego, co oferują, gdyby trafiły do nas, więc pewnie do nas nie trafią, pozostaną
tam, gdzie debiutował, czyli w Indiach. LG zawsze się ceniło, zarówno jeżeli chodzi o udane konstrukcje, jak i jeżeli chodzi o strupy. Także tutaj jest bardzo łatwo trafić na strupa, za którego się przepłaci po prostu. Ja się dziwię, że Hindusi mają tyle kasy, żeby wysupłać, ale nadal rynek wschodzący, może tam się robią fortuny, może średnia klasa się utworzyła już taka, może, że... Może aspiruje, ich stać na takie smartfony. Może tam te LG w zawyżonych cenach po prostu idą, no a z drugiej strony pamiętamy, że nic nie spada tak szybko jak ceny smartfonów LG. Więc no, zobaczymy, może tam będą próbować, bo w ogóle cały czas krążą te ploty, że LG sobie odpuści produkcję smartfonów, bo w ostatnim tygodniu znowu krążyła plotka o tym, że nie będzie tego rozwijanego telefonu. Oni go zapowiedzieli na CES-ie, potem miał być w kwietniu, potem w maju, potem się okazało, że może w ogóle LG przestanie robić smartfony, potem LG zaprzeczyło, powiedzieli, że jednak będą robić. Teraz znowu bodajże koreańskie źródło podało, że jednak tego zwijanego telefonu rozwijanego nie będzie. LG znowu zaprzeczyło. Diabli wiedzą, co będzie, więc po prostu poczekajmy i tyle. Natomiast proponuję nad tymi LG W41 trojeczkami spuścić zasłonę milczenia, bo... To znaczy, miejmy nadzieję, że do nas nie trafią po prostu, bo... Nie mają po co. LG by się bardzo zawiodło, jeżeli chodzi o polski rynek, gdy spróbowało je sprzedawać. Nie. Bo to są stosunkowo nie najgorsze telefony, tylko że kurde te ceny są. No właśnie, nie. Ja nie powiedziałem, że to są złe konsole. Są to poprawne, takie no dosyć typowe kompletacje, jeżeli chodzi o wyposażenie. Wyglądają niebrzydko, no ale ta cena, no... Mówię, no jeżeli ceny nawet z Indii już się wydają takie, jakby przeszły jeden do jednego, to jeszcze może, ale no też nie przy chińskiej konkurencji. No. Chińczycy ich zamiotą równo. A ceny smartfonów LG spadają tak, jak odkurzacze LG są. O tak, pamiętam ten nasz kurczę. Taką reklamę zrobimy LG. Bon mot z targu. Odkurzacze LG bez są. Nie no, faktycznie. Potrafiły tam na demonstracji klepki z parkietu wyrywać. No. Są jak dzikie. Aż sąsiad z dołu machał. Hello, jaki odkurzacz ma sąsiad kochany? Ja też taki chcę. Także konkluzja, że obecnie chyba lepiej kupić odkurzacz LG niż smartfon LG. Znaczy ja nie wiem jak teraz, bo ja to odkurzacze LG to pamiętam jeszcze sprzed tej reformy, to zabroniła robić odkurzacze wysokiej mocy. Tak, nie, no to był kurczę tam połowa... lat 2010, tam chyba 15-16 rok to mógł być. Także to jeszcze były odkurzacze LG z tymi dobrymi silnikami. Kurde, przede wszystkim jeszcze mogliśmy jeździć na targi, bez żadnych udziwnień. No. Ty, a żarówki to jeszcze wtedy były, czy już też wtedy zabronili SetExp? Nie, zabronili już chyba SetExp. Nie, żarówki pierwsze poleciały, odkurzacze były później, teraz się chyba bodajże za miksery wzięli. Nie wiem. Akurat nie jestem na bieżąco z rynkiem AGD, bo... Wiecie, jak my, ktoś jest tak stary jak ja, my jesteśmy starzy jak Dom Bartek mniej więcej, ja nawet bardziej niż Adam, to się pamięta różne takie rzeczy, a jeszcze więcej się nie pamięta. Ja jeszcze pamiętam takie metalowe odkurzacze Zelmer, które miały obudowę po prostu, wyglądały jak kawałek rury, z jednej strony była dziurka, z drugiej była dziurka i włożyło miały... się... Miały jedną niezaprzeczalną zaletę, poza tym, że wciągały powietrze, to jeszcze dmuchały. Tak, można było ten wąż podwodziłeś i sobie nadmuchać balonik na przykład. Albo wessać, albo coś nadmuchać. Ja na przykład swego czasu nawet udało mi się po odpowiednich oczywiście przeróbkach pompować koło od składaka, od Wigrasa, takim odkurzaczem. Także. Ale materac, słuchaj, materac dwuosobowy, wyobrażasz sobie? Faktycznie, czemu teraz tego nie robią, nie? Robią odkurzacz, kurde, w kształcie kulki, który nie ma worka, różne cudawianki robi, automatycznie dostosowuje siłę ssania, a kurde, takiej prostej rzeczy, żeby wylot pasował też do wlotu i żeby można było rurę podpiąć w drugą stronę. Nie, może ludzie się, nie wiem, jakoś krzywdzili tymi rurami. Nie, ja myślę, że to jest taka zmowa obywateli z tupecikami. Obywatelom z tupecikami tupecik zwiewało z głowy i dlatego te odkurzacze musieli zmienić. No tak. Dlatego... Ja też na przykład bym głosował, ja też tupecik noszę, w związku z tym ja też bym głosował za tym, żeby... Dlatego ja nadal uważam, że moja fryzura jest najpraktyczniejszą na świecie. Ale też mógłbyś nosić tupecik, też mógłbyś zaprotestować, wiesz? Teraz protesty są modne. Ale nie głupio. Wróćmy do branży, słuchajcie,
gadać o pierdołach, a wracamy do branży z Vivo Y20SG. Co prawda nie u nas, tylko w Chinach i średnio nas interesuje, ale jednak. Helio G80 IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, także znowu kompakt mamy. Rozdzielczość HD+, bateryjka 5000 mAh, czyli zwróćcie uwagę, że dosyć podobny do tych LG. No poza aparatem, bo aparat nie ma dziurki, tylko ma notcha niestety. Jeden zestaw pamięci 128 flesza i 4 giga RAM-u. Zestaw aparatów dosyć biedny, bo 13+2+2 z tyłu, z przodu 8. Na szczęście u nas raczej nie ma szansy się pojawić, a w każdym razie bardzo niewielką, bardzo nikłą, dlatego że pojawił się w Chinach. Tyle. I to zdaje się nawet u operatora w tym momencie. A no to już w ogóle nie ma, chyba że pod inną nazwą. Oj nie, przepraszam, jest jeszcze na rynkach dalekowschodnich, widzę, że w Indonezji na przykład jest. Ale to też raczej zanim do nas dotrze, jeśli w ogóle na Vivo nadal utrudnia dostęp do swoich stron pozaeuropejskich, więc. To prawda. Jest natomiast jeszcze, tak, dlatego ja dzisiaj miałem problemy, bo wyskoczyła S9, i z S9 ze znalezieniem, co prawda znalazłem w końcu materiały na stronach chińskich, ale jest ich niedużo, dlatego jeszcze nie wylądował w katalogu. No nie, bo jeszcze od premiery jeszcze nie było, nie pełnej. Natomiast w katalogu wylądowała druga wersja Y31S, również Vivo, to jest również smartfonik Vivo. Chińczycy go opisują jako Standard Edition. Powiem szczerze, że dziwne to wszystko jest, ale jest, no. Są niewielkie stosunkowo różnice względem tego pierwszego, który wyszedł, którego też mamy w katalogu. Tutaj mamy Dimensity 700 w 6,5 cala, również też notcha wielkiego z przodu, też 13+2 aparacik, podobnie jak w tym poprzednim, tylko że bez trzeciej dwójki i w 8 megapikseli w aparat fotograficzny. Pamięci 128 plus 4 albo plus 6 giga RAM-u. I też raczej nie ma u nas chyba na niego szans, chociaż akurat tutaj w tym miejscu wydaje mi się, że mógłby się pojawić, ale raczej nie. Ale po co? Ale po co? No właśnie, ale po co? Także nie ma sensu. I na tym zakończyliśmy Vivo. W Indiach zadebiutowały w tym tygodniu również takie smartfony, na które Hindusi bardzo czekali, bo no jakby marka w jakiś sposób wypromowana wyłącznie w tym miejscu geograficznie, to jakby zadebiutowały. Miały zadebiutować, zdaje się, w 3 w sumie modele, tak? Tak, miały być 3, a tak naprawdę mamy 2. I zabawne jest, wiesz co, to, że nie ma bazowego modelu. Mówimy, no słuchajcie, o telefonach submarki, czyli o Realme Narzo i wszyscy czekali na Realme Narzo 30. Tymczasem wyskoczył tańszy jakby model Narzo 30A i droższy model 30 Pro. Trochę zabawnie, ale w sumie telefony całkiem takie w miarę. Ten budżetowy, nazwijmy to, Narzo 30A ma dosyć fajny deseń na tyle obudowy, takie prążki ukośnie biegnące, wytłoczone, bo obudowa jest tworzywa. Musielibyście kliknąć w link, zobaczycie to na zdjęciach najlepiej. W każdym razie dosyć ciekawie to wygląda, pomimo że to tanioszka. 6,5 cala HD, Helio G85, pamięci 3+32 do śmieci, albo 4+64 to już z sensem. I akumulator fajny, bo 6000 mAh z ładowaniem 18W, więc w miarę. No i z funkcją powerbanku, ale oczywiście po kabelku. Fotograficznie to tak budżetowo, bo jest 8 z przodu, z tyłu 13+2, plus jakaś imitacja trzeciego obiektywu, plus oczywiście diodka LED, a ceny, słuchajcie, po przeliczeniu z rupii 465-515 zł. Czyli tak moim zdaniem dosyć adekwatnie do tego, co ten telefon oferuje. Oczywiście u nas by było drożej, więc papa. Ładowanie 18-watowe do tej bateryjki 6000. Mówiłem, a przejdźmy do tego drugiego. Ten Narzo 30 Pro to już jest, słuchajcie, model z 5G. I o ile dobrze sięgnąłem wstecz, to jest to pierwszy telefon 5G w rodzinie smartfonów Narzo. Z MediaTekiem Dimensity 800U. I znowu 6,5-calowym ekranem, ale już Full HD i z odświeżaniem do 120 Hz. Mówię do, bo ono jest regulowane automatycznie.
Pamięci 6,64, 8,128. Bateria troszeczkę mniejsza niż w tamtym tanim, bo 5000, ale za to z 30-ładowym ładowaniem. Aparaty tak przeciętnie, 16 z przodu, z tyłu, taki dosyć typowy zestaw, 48, 8 szerokokątny i dwie dwójki do makro i do rozmywania. A nie, jedna dwójka, wróć. Przepraszam, się rozpędziłem. Jedna dwójka tylko do makro. I ten telefon wyceniono w Indiach, podkreślam, czyli przeliczamy bezpośrednio z rupii, 875 albo 1025 zł. Przeciętny taki. No, próbuję coś takiego fajnego w nim znaleźć, ale no, no ma tam pewne atuty, jak ten wyświetlacz 120 Hz, jak dużą baterię, a reszta taka no, typowa dla tej klasy i nie wiem, czy też Jacku i drodzy widzowie, ale ja mam takie wrażenie, że się taki utworzył jakby standard smartfonu, powiedzmy w tej półce 900-1300 zł. Jest aparat 48,8 plus jedna albo dwie dwójki. Jest bateria około 5000. Jest wyświetlacz albo już AMOLEDowy, albo jest LCD za to z szybkim odświeżaniem. Taki, no taka jakby kategoria. No i pamięci, wiadomo, jest wybór między pamięciami 6 albo 8 RAM-u i 64-128 flesza w różnych kombinacjach. I to jest taki miks, wrzucamy to do garnka, dodajemy chociażby któregoś z Dimensity albo Snapdragona serii 600-700 i wychodzi nam smartfon średniej klasy, jak to wszystko wymieszamy. Takie mam nieodparte wrażenie, bo jak tak patrzę, to coraz częściej mówimy o takim samym w zasadzie jakby setupie wyposażeniowym telefonu. Na tej średniej półce właściwie ostatnie niespodzianki nie wiem, chyba przeżyłem w przypadku Samsungu, dlatego że tam się mocno pozmieniało w poszczególnych seriach i trochę mnie pozaskakiwali. Natomiast tutaj, no cóż, no, ja się akurat cieszę, jeżeli w designie jest tak jak tutaj na przykład boczny przycisk linii papilarnych, tak? Tak, no to jest fajne, bardzo, bardzo lubię to rozwiązanie. Jest tutaj Corning Gorilla na ekranie, co prawda to budżetowe, ale to lubię najbardziej, czyli chroniące przed zarysowaniem, to jest fajne. W przypadku designu ja nie mam nic przeciwko. To jest design, który rzeczywiście jest designem chińskim. On, pojawił się w Huawei'ach, Vivo, Oppo, później wszystkie te marki jakby chińsko-pochodne mają bardzo podobny i to jest niebrzydki design. No, tam, gdzie to jest rzeczywiście ta troszeczkę wyższa półka średnia, tam jest nie najgorzej. Ten poprzedni Narzo, ten podstawowy jest brzydki według mnie jak ostatki nietoperza, natomiast tutaj no fajnie wyglądający smartfon, nie wstyd go wyciągnąć z kieszeni po prostu. No. A ja właśnie bym powiedział odwrotnie, mi się ten tańszy podoba, bo jest jakiś, ja nie mówię, że on jest super wykonany, że to jest premium i tak dalej, ale wygląda jakoś, jest na swój sposób charakterystyczny. A na tym 30 Pro zamazałbyś logo, to równie dobrze mógłby być każdy Nie, no, telefon spoko, nikt by nie powiedział, spoko, że to jest spoko, akurat Narzo 30 Pro. Jest to nudne, jeszcze raz nudne. Takie jest moje zdanie. Ludzie, którzy mają brzydkie samochody, są bardzo dobrze rozpoznawalni na tym. Wiesz, to jest ten gość, co ma, i tutaj nie powiem marki samochodu, żeby mnie nikt nie zjadł. Ale pozdrawiamy kolegę, jeżeli nas ogląda. Ale nie sądzę, żeby nas kolega pozdrawiał, natomiast Adam ma na myśli Multiple, którą ja z kolei bardzo lubię. Jest to prześliczny ten samochód, ja go uwielbiam. Samochód, który mi się bardzo podoba, chociaż rdza go zdaje się wpiernicza jak łysy chrupki na... Nie. Nie. Tak, a wpiernicza go rdza. Wpiernicza, to jest samochód, który ma 20 lat, wpiernicza rdza praktycznie, no. Umówmy się. Nie wszystkie. No dobra, mojego nie, ale... Ja mam taki samochód, który jest znacznie starszy, co prawda rdza owszem, ale tylko w miejscach kilku. Typowych. Natomiast jeżeli chodzi o Multiple, to niestety, przykro mi bardzo, uwielbiam ten samochód, ale... Jacek, ale to wiesz... Słychać jak chrupie, jak przejeżdża, to słychać chrupanie po prostu. Nie, wiesz, raz, że to jak się dba, tak się ma, a wiesz, ja znam samochody, które rdzewiały już na taśmie produkcyjnej, ba, nawet na prospektach już rdzewiały. Nie będę wymieniał z litości, ale są takie modele. Na szczęście ostatnio się trochę jakby poprawiło,
Ale no, zobaczymy za 10 lat, jak będą się sprawowały aktualne modele. Podejrzewam, że nie będą nawet tyle jeździć, jak się rozwiną. I to nie jest to, żeby nie można było zrobić samochodów, które nie rdzewieją albo rdzewieją mniej. No można, no można. Były takie w historii. Po co skoro plaże afrykańskie czekają na trupy samochodów? Albo nie wiem, gdzieś jakieś kraje trzeciego świata czekają, aż będą mogły przetopić ewentualnie. Zresztą kto by przetapiał dzisiaj? Poza tym, jakby ci się nie rozleciał, to nie miałbyś motywacji, żeby kupić nowego. Zresztą no ale to właśnie o to chodzi. No, no tak samo właśnie jest w smartfonach, tylko że w smartfonach to jest jeszcze zabawniej, bo one się nie starzeją, nazwijmy to fizycznie, tylko się starzeją technicznie. Oprogramowaniem się starzeją, natomiast fizycznie to one mogą chodzić latami. No tam wiadomo, akumulatory może siadają, ale znamy ludzi, którzy używają tego samego smartfona już od dobrych 10 lat i w zasadzie jedynym motywatorem do zmiany tego telefonu było to, że coś tam, jakaś aplikacja przestała na nim chodzić, że się zaczął ciąć i tak dalej. No to jest software, a nie warstwa, nazwijmy to, sprzętowa. Po prostu sprzęt przestaje nadążać za wymaganiami aplikacji, czyli no niestety to też jest taki motor do zmiany na nowe i też często, gęsto no, pozbywamy się zupełnie działającego smartfona, sprawnego, któremu niczego nie brakuje, nawet czasem niezniszczonego. I co? I mamy te telefony, kisimy je w szufladzie. Ci sami ludzie, których dawniej widzieliśmy z okien, jak bywaliśmy w Barcelonie na targach, którzy protestowali przeciwko globalizmowi, przeciwko marnotrawstwu, przeciwko właśnie wpychaniu nam rzeczy, które za moment musimy wyrzucić, bo są niezdatne do użytku w taki albo inny sposób. Drukarek, które wytrzymują 3 lata, telewizorów, które wytrzymują 3 lata, smartfonów, których bateria wytrzymuje 3 lata, później mówi laptopów, których bateria wytrzymuje 2 lata i później mówi Ci ludzie, którzy protestowali przeciwko temu wszystkiemu, słuchajcie, gdzie oni się podzieli? Ja mam taką teorię, że zaczęli protestować przeciwko innym rzeczom. Tak, przeciwko maseczkom albo szczepionkom teraz. Bo tak, nie, a widziałeś ludzi na ulicach protestujących przeciwko maseczkom albo szczepionkom? Tak. Ja widziałem zupełnie inne rzeczy na ulicach. A no to też widziałem. Na całym świecie, na całutkim świecie widzę inne rzeczy na ulicach. O większości z nich w naszych telewizjach, w żadnych naszych telewizjach się nie mówi. To jest przedziwne zupełnie. A no bo po co? Niemniej antyglobaliści rozpłynęli się we mgle jak sen złoty. Nie ma antyglobalistów. No dobrze, może by nie wrócili. Ale dlaczego by nie wrócili? Adaś, antyglobaliści to są tacy troszeczkę bardziej przyjaźni człowiekowi ekolodzy. Którzy... No właśnie dlatego. I niech się schowają razem z ekologami, bo ja dziękuję za ich pomysły. Nie, po prostu ja jestem na nie. Ja jestem, kurczę... No. Z innej bajki zupełnie. Znaczy jesteś za tym, żeby wielkie korporacje sponsorowały w tej chwili zupełnie inne rzeczy? No może tak. Spoko. Może niech sponsorują mnie. O. Spoko. Ja bo myślę, że to jest kwestia tak temu, co komu ewentualnie przeszkadza, albo co komu ewentualnie się podoba. Mamy rzeczywistość, jaką mamy. No mamy, no. Mamy. Renault 5K, słuchajcie, Renault się upiera, że Oppo się upiera, żeby to Renault pisać w Renault z piątką bez spacji. Niech mają. Radzi piszą tak albo śmak, w zależności od tego gdzie. W każdym razie mamy znowu kolejnego średniaka z obsługą sieci 5G, ze Snapdragonem 750G, z baterią marną, bo 4300, to jest bardzo marna bateria w tej chwili. Ale z ładowaniem za to. Powinno być 5000. Tak, jest szybkie ładowanie, jest 65-watowe ładowanie. Rekompensuje. A i ta bateria też chyba podwójna jest. Tak, to jest. No bo to znaczy jest. Podwójna, ale o łącznej pojemności 4300. Tak, także razem to podali jest jako właśnie odwrotnie, nie? Ma AMOLED-a 643 w Full HD pracującego na szczęście plus i z częstotliwością odświeżenia 90 Hz. No dobra, mów. Temu procesorowi, temu Snapdragonowi 750G towarzyszą pamięci 128 albo 256 flesza, 8 albo 12 RAM. Zestaw aparatów fotograficznych z tyłu mam 64, czyli troszkę lepiej jak na półkę średnią. 8 plus 2 plus 2 i z tyłu 32 megapiksele. Sam smartfonik występuje w całkiem miłych kolorach. Tak. Też z wielkimi napisami na tyle, co nie wszyscy lubią. Mhm.
Ja tylko się chciałem upewnić, ty mówiłeś o Snapdragonie 750G czy 720G? Nie. 750G, tak. 750 jest. Tak. No, to teraz jeszcze wam dodam, że tak naprawdę to ten model już bardzo dobrze znamy, bo to jest po prostu Oppo Reno 5 5G, który został zaprezentowany jakiś czas temu z podmienionym prockiem. Snapdragona 765 po prostu zamieniono na 750 i dano to jako nowy model. I ciekawą teorię wyczytałem, podobno to dlatego, że po prostu Qualcomm nie nadąża z dostawami Snapów 765, dlatego Oppo sięgnęło po inny procesor i żeby po prostu trzepać cały czas w zasadzie ten sam model, tylko z innym układem i żeby ta taśma produkcyjna powiedzmy jakoś się kręciła. No ale musieli dać nową nazwę, no to zrobili Reno 5K, a jeszcze jedno Reno wyskoczyło. Co prawda w zapowiedzi, więc no, umówmy się, że do takiej właściwej premiery to jeszcze trochę i pewnie o nim wam opowiemy dopiero jak ta premiera odbędzie się. Reno 5F też już jest w oficjalnej zapowiedzi producenckiej w Kenii. Słuchajcie, taka ciekawostka przyrodnicza. No ale tu wszystkiego nie powiedziano, podano tylko akumulator 4310 z ładowaniem 30-watowym. Ma mini jacka ten telefon. Aparat jest poczwórny z główną matrycą 48. Pozostałych nie podano, więc ja sobie tutaj dopisałem, zgadując, że mowa o matrycach 8 i 2 i 2, czyli szerokiej plus makro plus rozmywaczu. 22 marca dopiero ten model się pokaże, a ciekawostką przyrodniczą w nim jest to, że oprawka aparatu wygląda jakby była wzięta żywcem ze smartfonu Vivo, czyli mamy ciemny kwadracik, a poniżej jeszcze dokładkę o nieco jaśniejszym tle, akcentującą jeden z obiektywów. Jak ktoś widział na przykład Vivo X50, no to wie o co chodzi. Taka dwuczęściowa jakby jest ta oprawka aparatu fotograficznego, ale zamknięta w jednym prostokącie. Do tego kolornik taki gradientowo-różowo-turkusowy. No i tyle, powiemy o nim 22 marca, jak będzie premiera. Seria Redmi K40 właściwie na dniach dopiero co się pojawiła. Trzy smartfony z tej serii. Podstawowy K40, dwa dodatkowe K40 Pro i K40 Pro z plusem. Ten podstawowy różni się od wersji Pro procesorem i aparatami fotograficznymi. Natomiast Pro od Pro z plusem różni się już właściwie wyłącznie głównym aparatem fotograficznym. Tak to mniej więcej wygląda. No i kompletacjami pamięci oczywiście się też różnią, no ale tak, to jest ale jakby... Samo przez się. To może po kolei jedźmy. O tym K40 od podstawki byśmy zaczęli może. Ma to Snapdragona 870, 6, 8 albo 12 giga pamięci RAM, ale tej szybszej DDR5 i 128 albo 256 giga pamięci znowu tej szybszej UFS 3.1. Aparat 48, 8 i 5, czyli wiadomo, ta piąteczka do makro, a ósemka szerokokątna. Telefon jak telefon. Pro jest już trochę ciekawszy, bo ma Snapdragona 888, ale już inne zestawy pamięci, bo ma 128 albo 256 flesza, natomiast RAMu może mieć 6 albo 8. Dziwne, bo na przykład podstawka ma jeszcze opcję 12 giga, nie? Takie zastanawiające mocno. No i w Pro Plusie, tak jak Jacek orzekł, jest wymieniony aparat. Nie ma 64 mega jak w modelu Pro główna matryca, tylko ma 108 mega, a reszta oczywiście tak sama, czyli 8 plus 5. I ten model też, co ciekawe, występuje w jednej wersji, ma 12 giga RAMu i 256 giga pamięci. No i cechy wspólne tych modeli, bo reszta jest tak naprawdę, ta baza jest jednakowa. Mamy OLEDowe ekrany, 6,67 cala, Full HD z odświeżaniem 120 Hz i co ciekawe, z panelem dotykowym odświeżaniem 360 Hz. Słuchaj, Adaś, zdało mi się to dziwne i jest dziwne. Wersja Pro ma RAM 6, 8 albo 12, flesza ma 128 albo 256. Zgadza się. Tak jest, jakbyś spojrzał na cennik, to właśnie w ten sposób to wygląda. Podstawka ma więcej pamięci niż model Pro operacyjny. I tak pokazuje... Nie, ale jak, dlaczego więcej? Ma 6, 8 lub 12, ma podstawowy model. I tak samo mają wersję Pro. One też mają trzy wersje pamięci. Pro Plus ma tylko 12, Jacku.
cenniku Pro bez plusa ma 6,8 tylko RAM. Okej. Okay. Dopiero w Pro Plusie mamy 12 plus 200. Słuchaj, to możliwe, że w cenniku nie ma. Tak, natomiast nie, jeżeli nie chodzi o to, co oni podają na stronie, to oni podają specyfikację różnicową. I o ile pomiędzy wersją K40 Pro a K40 Pro Plus podają różnicę z aparatem fotograficznym, o tyle jeżeli chodzi o wersje pamięci, to one są wszystkie takie same we wersjach. Okay, 6, 8, 12, 128, 256. Bardzo. Bez zróżnicowania na Pro i Pro Plus, że mają jakąś inną, albo że podstawka ma inną. Nie. Bardzo, to same. Bardzo możliwe. Ja się z tobą nie spieram, bo tak faktycznie... Nie, no nie, Adaś, nie, nie bardzo możliwe. To jest fakt, bo mam specyfikację przed sobą. Jacku, ty masz specyfikację, a ja mam cennik. I w cenniku no mam pozycję... Adam, ale nie można ludziom mówić, że nie ma tych wersji, bo one są, tylko ich na razie nie ma w sprzedaży, nie ma ich w cenniku. Tyle. No dobrze. I skoro ich nie ma w cenniku, to znaczy, że ich jeszcze nie ma i może ich w ogóle nie będzie. Bo to, że certyfikowano na zapas te telefony... Adam, nie certyfikowano. Zgoda. Jeżeli się podaje na stronie głównej producenta, nie w certyfikacji, no okay, nie w jakimś urzędzie, tylko podaje się na stronie producenta, że takie wersje są, to znaczy, że one są po prostu. Dobra, w porządku. W takim razie dziękuję ci za sprostowanie. Natomiast cennik pokazuje to, co powiedziałem. Czyli ja mówiłem o cenniku i o pozycjach, które można w tej chwili nabyć w Chinach. Jeszcze szybko dokończę. Bateria 4520 z ładowaniem 33-watowym. Głośniki stereo, NFC, pilot podczerwieni i 20-megowe aparaty do selfie w ekranowym otworku. W zasadzie tyle, no i ceny. Słuchajcie, cen, nie wiem, czy was chcę zanudzać cenami, bo wersji jest, słuchajcie, multu. Bo w zasadzie... Ja myślę, że można powiedzieć, że w przeliczeniu na polski Redmi K40 kupicie od 1150 do 1550 w zależności od wersji pamięci. No. Redmi w K Pro kupicie od 1600 do 1900 zł, a Redmi K40 Pro z plusem w tej chwili do 1120, no, przepraszam, od 2120 zł. 2000, tak. No i tak jak mówię, no szybko wersję, bo się namieszało. W cenniku mamy K40, 6128, 8128, 8256, 12256. Pro, K40 Pro możecie kupić w tej chwili z wersjami 6128, 8128, 8256 i Pro Plus w jednej wersji 12256. Tak na razie wygląda cennik tych telefonów, więc mówmy się, że takie wersje w tej chwili są dostępne, ale jak Jacek zwrócił uwagę, być może kiedyś pojawią się inne. Samsung pokazał w tym tygodniu, właściwie w mijającym tygodniu, dwa smartfony. Pierwszy z nich to jest Galaxy M62 i to jest wersja, obawiam się, wyłącznie na kraje egzotyczne. Zgadza się. Ja akurat znalazłem w Tajlandii, ale prasowy oddział Samsunga już podał go oficjalnie właściwie, że to jest. To jest smartfonik z wyświetlaczem 6,7 Super AMOLED Plus Full HD, z baterijką świetną, bo 7000 mAh. Myśmy w zasadzie o nim już mówili. Myśmy mówili, tylko pod inną nazwą. Pamięci 128 albo 256 flesza, tylko jedna wersja pamięci RAM 8 GB. Aparaty fotograficzne 64 plus 12 plus 5 plus 5 z tyłu, cztery aparaty. Te piątki to są do makro i rozmywania tła zamiast dwójek. No fajnie. Może oni myślą, że my się z piątek nie będziemy śmiali, słuchaj. No na razie natomiast... nie. No dobra, dajmy im jeszcze miesiąc, dwa. No na razie się śmialiśmy z dwójek. No dobra, jest poprawa. Są już piątki. Może kiedyś zaczną tam dokładać naprawdę aparaty fotograficzne. Z przodu 32 megapiksele w dziurce. Jak typowo dla Samsunga. To, że Exynos 9825, nie wiem, czy mówiłem, to jest dosyć mocna jednostka, co prawda nie obsługuje 5G, ale jest to bardzo fajny procesor. No tak, tak jako ciekawostka, on napędzał Note'a swego czasu, ten procesor, więc to jest procesor, no jakby nie było, z flagowca, czy powiedzmy eksflagowy procek. No i jeszcze dodam, że bardzo dobrze już znacie ten telefon, bo myśmy o nim już kilka razy mówili, ponieważ on wcześniej był w Indiach jako Galaxy F62. M62, no najwyraźniej jest to jakaś bardziej może globalna wersja. Czy do nas dotrze? Trąbka. Nie wiem.
Natomiast wczoraj na dzisiaj wyskoczył Samsung Galaxy A32, ale w wersji 4G, bo myśmy wersję 5G mieli. Już dawno. I o dziwo jest to zupełnie inna konstrukcja. On ma zupełnie inną specyfikację, łącznie z wielkością wyświetlacza i z procesorem, niż to, co znamy. Procesor jest w miarę oczywiste, bo pomiędzy 5G a 4G nie warto wkładać tam z droższego procesora. Natomiast tutaj te różnice są. Ja myślałem, że jeżeli Galaxy A32 wyskoczy w wersji 4G, to on będzie miał specyfikację bardzo podobną, a tutaj bez. Nie. Zupełnie inaczej. Wyświetlacz zmienili na AMOLED-a. Tak, bo w wersji 5G był IPS-owy, co przedziwne zupełnie. Tutaj mamy AMOLED-a 6,4, tak? Mamy Full HD wyświetlacz z noczem na górze. Bateryjkę 5000 mAh. Nie znamy niestety procesora w tej chwili, co prawda. Znaczy się na giełdzie. G80 jest na giełdzie, nie? Na giełdzie jest Helio G80, natomiast nie mamy takiej pewności. Ale Samsung nigdy nie podaje. Samsung nigdy nie podał. Więc to jest jakby normalne. Aparaty fotograficzne też zmieniono, chociaż w zasadzie aparat może tak ściślej, bo zamiast 48 główna matryca ma 64 mega, natomiast reszta jest taka jak w modelu z 5G, czyli 8 do szerokiego kąta i do makro oraz tła mamy 2/5 znów, a przedni aparat ma 20 mega. 20 z przodu, tak. I ten przedni też został podwyższony, zdaje się, z 16 chyba. O ile dobrze jeżeli dobrze pamiętam. Nie pamiętam w tym momencie, ale Zaraz wam powiem, bo ja też nie pamiętam oczywiście. Wydaje mi się, że 16. Nie, nawet 13 był. Aha. Tak, żeby było zabawnie w tym modelu z 5G. Czyli pamięci 64 plus 28 flash, RAM 4, 6 albo w 8 giga i rekomendacje są oczywiście w stronę tej wyższej pamięci, gdybyście się zastanawiali, czy go kupować. No i telefon na razie, że tak powiem, wypłynął w Rosji, jeżeli chodzi o cenniki. I mamy w tej chwili 1000 albo 1100 zł, w zależności od tego. Przy czym mowa jest o wersji 4 GB RAM-u i tylko jest do wyboru pamięć wewnętrzna 64 albo 128, więc myślę, że te pamięci to też będą zależne od rynku. No ceny akurat znamy na razie tylko tych wersji, o których wspomniałem. A, no i tutaj jest ten zabawny design, który Adamowi się podobał, ten bez ramki przy aparatu. Tak, oczka aparatu występują bezpośrednio z obudowy, która może być, no akurat w tym przypadku w trzech kolorach, takim turkusie, takim jakimś biało-szarym i w czarnym. I to jest w zasadzie zbieżne z modelem 5G, bo 5G wygląda bardzo podobnie. Znaczy jest jeszcze, co Samsung nazywa Violet, a jest takie wrzosowe lekko, jasno wrzosowe. To jest wrzosowy, ja bym powiedział, że to jest szary, ale dobra, widocznie ja jestem daltonistą. Nie, to się nazywa Violet, nie może być szary. Czekaj. Ale trzeba ci wybaczyć, bo jesteś facetem w końcu. No tak? Nie, ale zobacz nawet, wiesz co, to albo coś jest z kalibracją mojego komputera, mojego ekranu. Coś masz z kalibracją, bo nawet u mnie on wygląda na bardzo jasno rozmyty fioletowy. Ale na tym głównym banerze, jak wejdziesz na komunikat prasowy radzieckiego, rosyjskiego oddziału Samsunga. Wiesz co, ale ja do ruskich nie wchodzi, znaczy wchodziłem do ruskich po to żeby zobaczyć, bo oni jako jedyni mają jako oddział lokalny. Natomiast jest w oddziale prasowym Samsunga. Nie, oczywiście, ale akurat ja czytałem prasówkę po rosyjsku i kurczę, tam na tym głównym zdjęciu to wygląda wręcz aż jak biały ten Violet. No na tym drugim zdjęciu produktowym, takim szocie, no powiem ci tak, jak sobie powiększę, to faktycznie lekko taki różowawy się robi, ale wiesz co, nie masz oka, jeżeli ja widzę, a ty nie widzisz, to znaczy, że widać. Ty masz okulary. Gdyby żaden z nas nie widział, no to trzeba by było kobietę, ale jeżeli ja widzę, a ty nie widzisz, to jest okej. Okay. Drogie nie, no, panie. Są fioletowe. No. Jesteście wśród naszych widzów, rozwiejcie proszę w komentarzach wątpliwości, jakie kolory ma Samsung Galaxy A32 4G. Okej? Okay? Nie, Adaj, zdjęcia się nazywają Violet, także... O Jezu, zdjęcia się mogą nazywać marchewka i też będzie dobrze. Spoko.
Pojawił się, moi drodzy, w tym, to w zasadzie powinna być gwiazda tygodnia, ale nie jest, dlatego że dystrybucja w zasadzie tylko w Chinach i to też nie wiadomo, jak z tą dystrybucją będzie. Pojawił się Huawei Mate X2, kolejny składak, kolejna generacja składanego smartfona firmy Huawei. Huawei zrezygnował z tego wyświetlacza składanego na zewnątrz, przeniósł go do środka wzorem Samsunga. Na zewnątrz natomiast oczywiście został wyświetlacz, tylko troszeczkę bardziej standardowy, takiej wielkości, która się trochę bardziej ze smartfonem kojarzy. No, po prostu zrobili folda swojego, no, można powiedzieć, bo nawet kolejne podobieństwo i bardzo to chwalę, oczywiście czytnik linii papilarnych na boku obudowy, tak jak u Samsunga, nawet jeden z kolorów telefonu mi trochę kojarzy się z foldem, taki miedziano-złoty. Natomiast aparat fotograficzny tam, że tak powiem, Huawei mocno podciągnął, bo wsadzili faktycznie porządny aparat. Także myślę, że ten telefon miałby spore szanse do zawojowania rynku składaków, gdyby miał Google, bo wyszedł im ten telefon, to trzeba przyznać. A pod obudową Kirin 9000, dwa wyświetlacze OLED-owe, ten wewnętrzny składany 8-calowy, pracujący w rozdzielczości 2480x2200. Wtrącę. Mogę ciekawostkę wtrącić? W tym wewnętrznym ekranie nie ma aparatu fotograficznego. Po tej stronie, że tak powiem, tabletowej, rozłożonej, no nie ma aparatu do selfie. To jest taka, no, powiedzmy, unikalna cecha tego telefonu, czyli mamy duży ekran bez żadnych dziurek, bez żadnych noczy, no ale też niestety sobie nim selfie'aka nie zrobimy. No pytanie, czy ktoś w ogóle by robił takie selfie'aki tym wewnętrznym ekranem. Bo ja przyznam się szczerze, że korzystając z telefonu Samsunga nie robiłem selfie'aków tym aparatem, w tym składanym ekranie. Nie wiem dlaczego. No, znaczy, zdaje mi się, że nie bardzo jest sens dublować jakiekolwiek rozwiązanie, jeżeli producenci idą w taką stronę, żeby zrobić osobny w ogóle wyświetlacz do selfie robionych tylnym aparatem, to tutaj zdaje mi się, że pozostawienie tego dużego wyświetlacza bez żadnej dziurki, bez żadnego wcięcia jest dobrym pomysłem. No ma sens, no, dziwne, tak? No do tej pory zawsze gdzieś tam był pchany ten aparat, nie? Przez Samsunga chociażby. A tutaj no, poszli jakby tak trochę, no można powiedzieć pod prąd, tak? Zrobili coś inaczej. Jeszcze bym na jedną cechę, jak już się tak tutaj znęcam nad tym telefonem, bym zwrócił uwagę, co też czyni go na swój sposób unikalnym. Jak spojrzycie, bo takie zdjęcie w nim się zamieściłem, więc musicie sobie kliknąć. Jakbyśmy spojrzeli na ten telefon od dołu, tudzież od góry, to ta obudowa jest niesymetryczna. Jedna z połówek telefonu jest grubsza, druga jest cieńsza i on się zwęża. On ma jakby w bardzo dużym uproszczeniu oczywiście kształt takiego, powiedzmy, trójkąta. Jest to też ciekawe. Zastanawiam się, jak będzie z wyważeniem tego telefonu. Czy on nie będzie ciągnął na jedną stronę, bo ta jedna strona jest grubsza, druga cieńsza. No na tym zdjęciu widzę też coś, co wygląda jak fałda na ekranie, ale to tak naprawdę trzeba by było zobaczyć na żywo. Podejrzewam, że podobnie jak w Samsungu fałda będzie widoczna na ekranie. Natomiast ten rzut jakby z góry, z boku jest czymś naprawdę ciekawym i też sprawia, no, że ten telefon na swój sposób intrygująco wygląda, nawet z tak dziwnej perspektywy, bo mówimy o rzucie z tej strony. Nie? Ten, jak widzicie, jest całkowicie płaski, on ma jednakową grubość na całej szerokości, a ten Huawei'a się zwęża w jedną stronę. No, widocznie nie potrzebowali tyle miejsca w obudowie. No i też w sumie nie wiem, dlaczego tak zrobili, bo tak popatrzyłem na pojemność akumulatora, wiadomo, no pewnie się nie zmieścił inny. 4500, no mógłby być większy, ma szybkie ładowanie, co prawda 55-watowe, natomiast cały czas mnie zastanawia ten kształt tej obudowy, jak chodzi o wyważenie, bo na przykład Samsung tłumaczył, że podzielił baterię na pół po to, żeby telefon się dobrze trzymało, żeby on się nie kolebał nam, prawda, nie ciągnął nas w jedną stronę. Tu ta grubość obudowy jakby sugeruje, że no właśnie nie wiem, coś musiało być tu prawdopodobnie też z wyważeniem obudowy, bo to jest w przypadku takiego urządzenia bardzo istotne, że oni tą obudowę ukształtowali tak, a nie inaczej. To rzecz wydaje mi się stosunkowo prosto. Samsung po prostu stwierdził, że ludzie użytkujący smartfona rozkładanego będą go trzymali tak jak książkę. Nie mam w tej chwili książki, żeby pokazać, ale normalnie, tak. Na takiej zasadzie, że go będą trzymali, tak? Natomiast Huawei stwierdził najwyraźniej, że być może można go trzymać tak. Z tutaj rozłożoną drugą częścią, tak? No i w tym momencie pozdrowienia od leworęcznych, bo o ile dla praworęcznego
ta część obudowy faktycznie mogła być. Adam, dla leworęcznego książki otwierają się w tę samą stronę, wyobraź sobie. Nie robią dla leworęcznych książek, które otwierają się w drugą stronę. Japończycy robią takie komiksy, ale to taka reguła po prostu, bo taki pismo japońskie. Ale natomiast już prawdopodobnie tutaj projektant wymyślił, że rzecz się będzie otwierała tak jak książka, pozwoli się trzymać w jednej ręce. Okej, ja się zgodzę, no przemawia to do mnie, co mówisz. Jaki problem z leworęcznymi? Jeżeli trzymam smartfona w drugiej ręce, to sobie otwieram w ten sposób. Nie zawadza mi tutaj nic. Ale masz cieńszą obudowę, rozumiesz? Z jednej ale strony. Ale którą obudowę mam cieńszą? Trzymam nadal za grubszą. To co, dobierzesz do góry nogami? Dlaczego do góry nogami? Adam, zastanów się przez moment. Weź se do ręki małą książkę i złap ją lewą ręką. Tak, ja... żeby sobie poczytać. I zobacz, jaki ona ma układ. Mam w ręku trzymasz go za trzymasz tą książkę za te dwie strony, które masz otwarte, czy trzymasz za tą część książki? Co ty zrobisz, żeby bronić tej koncepcji? Popatrz. Mam telefon. Z tej strony jest cienki. Patrz. Z tej strony jest cienki, z tej jest gruby. Wygodniej mi trzymać z tej strony. A teraz zmieniam rękę i trzymam go z cienkiej strony, a ta jest grubsza i cięższa. Rozumiesz, ale, o tym mówię? Ale dlaczego masz go trzymać z cieńszej strony? Wytłumacz mi, bo ja nie rozumiem. Bo chcę. No to jak jesteś praworęczny, też możesz chcieć. No mogę, ale wygodniej mi jest trzymać prawą ręką niż lewą. No bo ci jest wygodniej, ale to jest smartfon, który jest przeznaczony do trzymania za grubszą część. Leworęczny człowiek również sobie z tym poradzi. No może. Słuchajcie, jeżeli są leworęczni. Właśnie, to. Może niech powiedzą leworęczni, jak to widzą. Stwierdźcie. Być może rzeczywiście to będzie mniej wygodne, ale da się. To nie jest niemożliwe. Nie powiedziałem, że nie jest pisanie piórem z zamazywaniem swojego. Będzie mniej wygodnie. Atramentu. No okej, dobra. Wróćmy. No dobrze, ale z kolei trzymając go w ten sposób, zawsze masz paluch na ekranie. Są ludzie, którzy z kolei nie znoszą mieć zabrudzonego ekranu, szczególnie jeżeli czytają albo oglądają. Może to właśnie dlatego zostało zrobione, żeby ludzie nie łapali za ekran. No okej, dobra, to jest przekonujące. To jest przekonujące. Myślę, że jak się uwziąć, to tutaj też można złapać za ekran. To też nie jest jakiś problem. To prawda, że przy dłuższym trzymaniu, nawet przy tak niewielkiej różnicy wagi, może się w końcu nadgarstek. Będziesz to odczuwał, no. Ale to przy telefonie w ogóle się może zmęczyć nadgarstek. No może, ale na spokojnie, bo mówię, ten telefon raczej pozostanie w Chinach, będzie bardzo egzotyczny, szczególnie, że za tani też nie jest. Jeszcze wrócę do tych aparatów, bo faktycznie tu warto cokolwiek powiedzieć o aparatach, bo jest fajny zestaw. Przedni aparat jest podwójny, czyli mamy otworek lornetkowy taki, ale podano tylko główną matrycę, 16 mega. Ten drugi to jest jakiś czujnik. Nie wiem, Jacku, czy ty może znalazłeś informację, co to jest? Czy to jest time of flight, czy to jest 3D? Znaczy aparaty fotograficzne to jest 50 plus 16. Ale nie, ja mówię o selfiaku, o przednim, tym wyciętym w ekranie, wiesz? Nie, przedniego Huawei nie podał, zdaje się. No właśnie. Natomiast tylny faktycznie... Znaczy, ale to nie jest nic nowego, to znaczy oni to po raz kolejny robią właśnie jako dodatkowy, tak? Czy to jest czujnik do rozpoznawania ryła, czy to jest coś innego po prostu. Bo wiesz, może to być time of flight, może to być skaner 3D i na przykład do zaawansowanego rozpoznawania prawdopodobnie jest jedno i drugie, dlatego że Huawei powrócił w tej chwili do tego rozwiązania z dodatkowym aparatem, który rzeczywiście mierzy nam topografię twarzy, w związku z tym jest troszeczkę dokładniej, ale jeżeli dobrze pamiętam, to oni rzeczywiście w specyfikacji tego chyba nie podali. No właśnie, też nie mogłem tego znaleźć, szukałem, w końcu sobie dałem spokój. Tylny aparat jest konkretny, bo główna matryca ma 50 mega i przysłony 1.9. Szerokokątny aparat jest 16-megowy, a do tego mamy portretówkę z takim, powiedzmy, nazwijmy to niedużym zoomem, 12 mega. I drugi aparat już z porządnym zoomem, z porządnym teleobiektywem, 8-megowy, ale dający 10-krotne zbliżenie bezstratne, 200-krotne hybrydowe i 100-krotne cyfrowe. Czyli całkiem fajnie i co ciekawe jeszcze, to też jest bardzo ważne, wszystkie aparaty poza szerokokątnym mają optyczną stabilizację obrazu. Czyli z aparatami no pojechali naprawdę grubo i to się chwali. No i z tego co widziałem, no to niestety też z cenami trochę grubo pojechali, bo to nie jest najtańszy telefon. I z przykrością zauważyłem, że jednak on jest droższy od konkurenta, wiadomo którego.
nawet już przeliczając z yuanów, bo mamy w ofercie dwie pamięci, 256 i 512 i one obie w przeliczeniu wychodzą powyżej 10 tysięcy złotych. I to są ceny, słuchajcie, jeszcze do tego z rynku chińskiego, więc u nas by było jeszcze drożej prawdopodobnie. Wiadomo, tak, trzeba dopłacić za aparaty fotograficzne lepsze, procesor też jest super, no w zasadzie wszystko jest fajne, tylko no właśnie, no ta cena już jest dość słona mimo wszystko. Czy będzie prawdopodobnie tak jak z pierwszym modelem, czyli będą ogromne trudności również w Chinach z dostaniem go? To będzie pokaz możliwości, to jest po prostu, tak, bardziej niż rzecz, na której się... Tak, co prawda jest to smartfon, który wychodzi niby na rynek, ale on wychodzi i obawiam się mocno, że głównie będzie fajną zabawką dla spekulantów, którzy na rynku wtórnym będą sprzedawali, najpierw wykupią cały jakby zapas, a później będą sprzedawali w Chinach na rynku wtórnym. Może tak być, a mówię, no poza Chinami ono raczej jakiegoś większego zainteresowania niestety nie wzbudzi przez brak Google'a, no. Znaczy, tak naprawdę nic poza tym mu nie brakuje. Wzbudzi prawdopodobnie ze względu na to, że jest kolejną ciekawostką techniczną, no tak, bo te ekrany składane nadal są, nie są czymś oczywistym. Nie, no wiadomo. Natomiast kupić go raczej będzie trudno. No tak, no niemniej no, Huawei pozostaje jednym z nielicznych producentów, w zasadzie trzech, który wypuścił już drugą generację, można tak ująć, składanego. No nie można, po prostu tak jest, drugą generację swoich składanych smartfonów, no bo wiadomo, że już wcześniej Huawei miał też nie jeden model składany, ale one były krótko po sobie wypuszczone, więc jakby mówimy kolejny rok, kolejna generacja. Także no jednak jest to wąskie grono, elitarne mimo wszystko. Ostatni dzisiaj model, który właściwie się, no, dzisiaj się pojawił na Jingdongu, to jest taki system sprzedażowy chiński, to jest Huawei P40 w wersji 4G. Rodzinę P40 znamy, dlatego że ona już od dłuższego czasu funkcjonuje. Natomiast tutaj jest osobne oznaczenie dla tego modelu. Będzie prawdopodobnie również Kirin 990, tylko bez modemu 5G. Specyfikacja będzie bardzo podobna do tego, co znamy z P40, którego możemy zakupić u nas. Zróżnić się będzie oczywiście w zakresem obsługiwanych sieci, no bo nie będzie 5G i będą troszeczkę inne zakresy 4G. Nie ma na razie żadnej mowy o tym, że ten model również wyjdzie poza Chiny w związku z tym. No to, no to jest jakiś tam, a to nie jest jakiś operatorski w ogóle przypadkiem? Na teraz nie. To no, znaczy jest tylko jedna wersja, będzie tylko jedna wersja pamięci, ale P40 też była tylko w jednej wersji pamięci. No tak, no, dziwne tak. Na 5G. Może im trochę części zostało, bo co oni tam zmienili tak naprawdę? Nie jest to wersja operatorska, bo wersje operatorskie tak naprawdę, te szczególne wersje operatorskie, które są dla China Mobile na przykład, czy ten, one nie wychodzą raczej na wolny rynek, a jeżeli można na Jingdongu w tej no chwili tak, no to jest wolny telefon, to raczej nie jest operator. Dziwne trochę to jest. Jest czas 4G. No nie wiem. Wiesz co, najwyraźniej to... było, nie wiem, było być może jakieś zapotrzebowanie, ja nie wiedzą, no. Powiem szczerze. Nie, być no to... może 990 zostało całkiem sporo w magazynach, a tych z modemem 5G już nie ma na przykład. Diabli wiedzą, albo no są przeznaczone do innych potrzeb, nie wiem. No, no teorii jest dużo i tak pewnie się nie dowiemy. Wiesz co, myślę, że już powinniśmy kończyć, bo już prawie godzinę mamy na zegarze. Ale skończyły nam się telefony, możemy kończyć. Tak, ale wiesz co, jeszcze szybko chciałem przelecieć po polskim rynku, bo tu się trochę pokazało, ale to już chronologicznie, bo wszystkie modele już żeśmy dawno temu omawiali. Pojawiła się u nas Motorola Moto E7 Power. Na szczęście w sensownej wersji z większą pamięcią, która ma 4 giga RAMu, bo nie wiem, czy pamiętacie, jest jeszcze wersja z 2 gigabajtami, której absolutnie nie rekomenduję. Wersja 4 plus 64 kosztuje u nas 499 zł, a za granicą 99 euro. Kolejną nowością na naszym rynku jest, moi drodzy, TCL 20 SE, czyli pierwszy z TCL-i, które były zaprezentowane bodajże na tegorocznych targach CES. Tutaj TCL chwali się, że ten telefon ma świetny wyświetlacz między innymi, ma też sporą baterię i kosztuje, moi drodzy, próbuję w tej chwili sobie przypomnieć, bo próbuję sobie znaleźć, 599 zł.
wersji ze Snapdragonem 460, pamięcią 4 plus 64. No i aparatami tam 16 z tyłu i dwie dwójki, z przodu 8. Jakbyście chcieli sobie przypomnieć, co ten telefon oferuje więcej, no to klikajcie w link. I ostatnia z nowości, która, że tak powiem, wczoraj się premierowała, no to Xiaomi Mi 11 za 3499 albo za 3699, zależnie od tego, czy sobie wybierzecie pamięć 128 albo 256 giga. Niestety w odróżnieniu od rynku chińskiego u nas jest wersja tylko z 8 gigabajtami RAMu. A w przedsprzedaży są fajne, dosyć wartościowe gratisy. Tak jak patrzę, to niemalże niektóre warte prawie połowę telefonu. Więc jak ktoś już koniecznie chce sobie takiego Xiaomi kupić, no to myślę, że dobrym pomysłem jest faktycznie ta przedsprzedaż. Na razie w telefonie poważniejszych wad nie znalazłem, to tak między nami mówiąc. Szersze pierwsze wrażenia podlinkowane pod filmem i na tym myślę, że zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, jak się na to, Jacku, zapatrujesz. Zakończmy. Co prawda MWC jest w Szanghaju w tej chwili. Ale tam się... Skończyło się w zasadzie. Tylko mało dzieje. Oppo tam troszeczkę znowu pokazało kolejny raz swój zwijany telefon. Oppo pokazało rozwijany telefon, znaczy telefon z rozwijanym ekranem, a Apple pokazało kilka pozwów, zdaje się, w tę stronę. Ale zostawmy to, spójrzmy na to zasłonę milczenia, bo to chodzi tak naprawdę o pierdoły, bo chodzi o tapety plus kilka innych rzeczy we wniosku patentowym. Zostawmy to w diabłu. Niech oni się żyją między sobą. Kończymy, mamy nadzieję, że będziecie mieli udany weekend. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, dbajcie o higienę psychiczną i fizyczną. Nie wiem, ćwiczcie dużo w domu. Tak, wyjdźcie na powietrze, jak fajna pogoda ma być w ogóle w przyszłym tygodniu. Przyjemnie i nieprzyjemnie ćwiczcie mięśnie, rozruszajcie, oddychajcie dużo, byleby czystym powietrzem w ogóle. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Miłego weekendu. Do zobaczenia za tydzień. Hej. Cześć.